Kocham wstawać rano, patrzeć jak moje pole marihuany rośnie, jak zombie niszczą moje pole z ziemniakami, z moimi pięknymi kartoflami. Nie zwracać na razie na to uwagi, zaraz wam wszystko powiem. Kocham jak stąd wychodzą zombie i jak nagle pojawiają się na samym dole? Z niewiadomych przyczyn dokładnie. Pewnie tam spadły i przeżyły jakimś cudem. O, dobra. Wracając do tego, co mamy dzisiaj zrobić. Widzicie, tego nie było ostatnio, prawda? To jest niezniszczalna ściana, którą dzisiaj wam zaprezentuję i nauczę was, jak ją zrobić. Nie jest to super wybitnie trudne, ale przyda nam się o wiele więcej miejsca w ekwipunku. Po pierwsze, znajdźcie sobie kilka staków jakiejś... Poprułem się. Dobra, nieważne. Znajdźcie sobie jakiś budulec. Na przykład może być to drewno nawet, bo to jest istotne, dlatego że zombiaki nie będą w stanie tego zniszczyć. Więc zanim wam w ogóle pokażę, jak to zrobić, pokażę wam najpierw, jak to działa, żebyście wiedzieli, czy chcecie oglądać ten film, czy nie. Patrzcie, woda jest piękna w tej grze. Nie musimy pod nią oddychać, bo dlatego, że nie mamy w ogóle płuc, nie można nic zniszczyć, co jest przed nią, co jest pod nią oraz co jest nad nią. Oczywiście, kiedy pływamy na niej, możemy już zniszczyć różne bloki, dlatego tutaj jeszcze i tak to jest niedokończone. Więc wykorzystajmy to w jakiś sposób. Skoro woda płynie, mamy nieskończone źródło wody dzięki temu, że ona płynie z góry i mamy źródło na górze i spływa na dół, więc wykorzystamy to w pewien sposób. Po pierwsze zrobimy sobie tutaj rowki. Dokładnie w tym miejscu. Oczywiście, jak zwykle, brakuje mi benzyny, kiedy tylko zaczynam nagrywać. Musimy to zrobić na początku, dlatego że jeżeli puścimy wodę z naszego muru, lewitujące gówno znowu. Jeżeli puścimy wodę, to jest takie głośne, mam nadzieję, że to poprawią w Alfie 6. Chociaż ja już ten film nagrywam na taki dzień, że Alfa 6 pewnie już wyszła. No ale to nie jest istotne. Istotne jest to, co tutaj zbudujemy. Wystarczy na razie nam taki pasek, żebym wam zaprezentował, jak to zbudować. Bo pewnie do następnego odcinka tutaj już będzie kompletnie budowla skończona. Zabieramy stąd pochodnie, dlatego że będą nam tutaj tylko i wyłącznie przeszkadzać. To też stąd zabieram. Nie będą nam już w ogóle żadne zasieki potrzebne. Wystarczy nam woda. Widzę, że zombiaki zaczynają pływać tam na górze. Dlatego właśnie potrzebny nam będzie właśnie tam daszek, taki jaki jest tutaj zrobiony. Znaczy, zaraz taki zrobię. No ale spójrzcie, najpierw robimy coś takiego. Powiększamy nasz mur o kilka kratek. Najlepiej do 4 kratek go robić, tylko dlatego, żeby to ładnie wyglądało. Żadnej funkcjonalności w tym nie ma, ważne, żeby ładnie wyglądało. Bo spójrzcie, macie duży mur, kto was zaatakuje, kiedy macie duży mur? Pam, pam, pam! Pamiętajcie o tym, że każdy budulec ma określoną wytrzymałość i możemy go maksymalnie do pewnej odległości budować. Jestem głodny. Ziemniaki. Ziemniaki mam tylko, serio. Może miodzika sobie zjemy? On dodaje wszystkiego chyba. Najwięcej dodaje miodzik energii, więc zapamiętajcie, miodzik dodaje dużo energii. Teraz sobie użyjemy ziemniaczka. Oj, cześć panie pająk! Chcesz mnie zaatakować, panie pająk? A co ty za to, panie pająk, żebym cię zabił? Oj, chyba moje tabletki niestrzelające zadziałały trochę zbyt gwałtownie. Dobrze, tutaj kolejna warstwa betonu pójdzie. Oczywiście możecie tutaj użyć, tak jak powiedziałem, różnych budulców. Może być to drewno, może być to kamień zwykły, ale ja biorę właśnie beton, dlatego że on wygląda tak, jakby to właśnie było, jakby to była budowla z bunkru w bunkrze. Oj, skoczyło się ammo. No trudno, miejmy nadzieję, że nie będzie nam zbytnio przeszkadzał ten zombiak w naszej budowli. I co? Tutaj, jak widzicie, trzeba będzie co jakiś klocek stawiać wzmocnienie. Myślałem też na tym, żeby w murze tutaj zrobić co jakiś czas odstęp kratki pustej, żeby można było sobie postrzelać do zombiaków i sprawdzić, czy zombiaki można zabijać przez wodę, czy nie można ich zabijać przez wodę. Bo to jest dość interesująca kwestia, bo jeżeli by się dało, to naprawdę dużo rzeczy dałoby się z tym zrobić. Jaki ty jesteś niemiły. Nie dość, że ja tam przed chwilą się męczyłem, to jeszcze to rozwalasz. No proszę cię, stary. Musisz to niszczyć? Twoje to? Ty to zrobiłeś? Nie. Więc teraz cierp. No i zniszczył to. No jaki frajer. No dziwka. No zniszczył to. No frajer jeden. No powiedzcie, co byście zrobili, gdyby wam taki durny zombiak wszedł i zniszczył waszą ziemię. Mi się to nie podoba oficjalnie. Osobiście. Spoko. Teraz tutaj
dodajemy kolejne kratki. Mam jeszcze dużo mojego betonu. Oczywiście beton jest łatwy do wyrobienia. Pamiętajcie, jeżeli chcecie wyrobić beton, to odsyłam was do filmu z mojej kopalni piasku, gdzie wam wytłumaczyłem, jak szybko i skutecznie budować, znaczy tworzyć takie tworzywo jak beton, który jest tutaj surowcem. Ojojoj, zapomniałem, że to jest ta giga dziura. Więc tutaj postawimy sobie dodatkowe kratki. No kolejny, normalnie kolejny. A ja gram na największym możliwym poziomie trudności. Chyba. Teraz to ja już nie pamiętam. Więc nie ma bata, żebym wyłączył zombiaki tylko z tego powodu, że robimy tutaj budowlę. Okej. Jest dość przyjemnie. Dotąd wystarczy na razie. A dobra, i tak. Niech tutaj na razie będzie ten ogranicznik, żeby mi się woda nie przelewała. I jak widzicie, już jest zrobione. Ale to nie wszystko. Najważniejsze teraz jest to, żeby to był daszek. Więc tutaj dookoła będziemy musieli stworzyć daszek, taki jaki jest po drugiej stronie tego muru. Oczywiście to, co widzicie tam, to jest wersja beta, która praktycznie nic nie wnosi. Jest zrobiona tak, o żebym po prostu przetestował właściwości wody. Temu zombiakowi się naprawdę nudzi. Ostatnim razem, jak mi rozwalili moją farmę kartofli, to myślałem, że mnie coś trafi! Dawaj mi tabletki, proszę. Nic mi nie dałaś, o tyż ma to. Oczywiście za TV'ego również ściągnął 7 Days to Die, ale jeszcze u niego Lola nic nie przebiło. Więc teraz użyjemy naszej windy, więc pamiętajcie, woda również może być użyta jako winda. Do rozpoczęcia budowania naszego daszku, dzięki któremu, pamiętajcie, że od dołu również nie możemy zniszczyć budowli, jeżeli wystajemy z wody. To w ten sposób właśnie zapobiegniemy pełzaniu na górę zombiaków takich jak pająki. Bo pająk tutaj może spokojnie sobie wejść z wody na to i się wspiąć. A innym zombiakom nie pozwoli na niszczenie tych kratek. Bo jak widzieliście, przedtem tutaj był zombiak, który tutaj sobie chodził i mógł zniszczyć tą kratkę, będąc na powierzchni wody. Tutaj trzeba to jeszcze jakoś rozwiązać, żeby tutaj żaden zombie nie mógł wchodzić. Okej. No i tam spadłem, nic się nie stało nadzwyczajnego. Tutaj może jeszcze wodę bym jakoś wylał, ale mam na to sposób. Mniej więcej zrobimy to tak. I teraz jakby patrzeć, tutaj wystarczyło jeszcze zablokować odpływ. Nic tutaj do mnie nie idzie na szczęście. I stąd puścić wodę, żeby to było całkowicie równo. Więc teraz, żeby zrobić to identycznie, jak zrobiłem to tam, dajemy wodę sobie w te miejsce, bierzemy znowu stąd, dajemy znowu tu. I jest okej. Nasz mur jest prawie gotowy. Nie stamtąd, nie. Cholera jasna, muszę wejść tam teraz i to naprawić. Jak ja idę z takiej roboty. Nie spadnij, nie spadłem. Czuję się tak pięknie, bo nie spadłem. Nie mogę tego zebrać teraz, więc musimy postawić jakikolwiek budulec, który zapobiegnie czemukolwiek. Najlepiej zrobić to piaskiem. W Minecrafcie piasek by chyba nie zadziałał. What? Od kiedy to w ten sposób działa? Ostatnim razem, jak ja naprawiałem zbugowany piasek, to inaczej działało. Dobra, nieważne. Cofam wszystko, co powiedziałem. Aż mi już gardło zaczyna padać. No teraz spójrzmy tutaj. Z tej strony może będzie łatwiej to zrobić. I nie musicie się martwić o to, że nam beton spadnie, bo on jest przymocowany do tego, do tej kratki, a ta kratka jest przymocowana do ziemi, więc jest wystarczająco wzmocniona, żeby nic się z nim nie działo. Jeżeli macie problem i właśnie stało się takie coś, taki durny bóg, że niby macie beton, który powinien być kratką, a jest krzywy, wystarczy postawić pochodnie, zabrać pochodnie i tadam, wszystko jest już w porządku. I nie musimy się o nic martwić. Oczywiście daszek może zostać wykorzystany specjalnie do tego, by postawić kolejne pochodnie, by, nie wiem, zrobić tutaj jakieś stanowisko strzeleckie, bo jak widzicie, możemy tutaj sobie swobodnie chodzić i tutaj żaden zombie nie przyjdzie. Tutaj to jeszcze będę musiał z lekka poprawić, z deksza, tutaj żeby były po trzy kratki wszędzie, tam są też po trzy kratki, więc będę miał tutaj takie miejsce, żeby będę mógł sobie chodzić. Jest teoretycznie mój zajebisty dół śmierci już nie jest potrzebny. Wybacz, panie dole śmierci, ale mój nieskończony, mój niezniszczalny mur przebił cię stukrotnie. Okej, tutaj daszek jest, wszystko jest w porządku, więc możemy zacząć znowu używać naszego źródełka. Po to, by jakoś zapełnić to. Ja na początku używałem trzech wiader wody, żeby było szybciej. Myślę, że to jest o wiele lepszy sposób. Ale jeżeli macie cierpliwość do tego, macie
wystarczająco czasu, jesteście uchronieni przed zombiakami, to po co się spieszyć, bo jest tak dopiero 12 na zegarku. I teoretycznie zombiaki mają mnie kompletnie w dupie. No chyba, a właściwie zbliża się pora obiadu i zombie chyba są trochę głodne. Pamiętajcie, że zombie to ludzie zarażeni, tak ktoś powiedział w komentarzach, więc mu ufam. A ja ufam moim widzom, jeżeli chodzi o to, co piszą w komentach. Wprawdzie mógłbym po prostu o górę, o samą górę tą wodę zaznaczać, ale tak wygląda to profesjonalnie, żeby nie było, prawda? Raz, dwa, trzy. Miał tak znikające kratki wody, no spoko. Jednocześnie to możemy wykorzystać jako windę, tak jak powiedziałem to wcześniej. I właśnie planuję takie zastosowanie wymyśleć dla wody. Może jak kiedyś będę robił super wieżowiec, to będzie zajebista winda albo... Albo super spadek na dół. Zobaczymy, czy super spadek na dół działa tak samo jak w Minecrafcie, że wystarczy nam trochę wody. I jest okej. Okay. Zabiłem go? Nie zabiłem go. No nie, jeszcze mi ammo brakło. A zresztą nieważne. Na początek ważniejsze jest to, żeby stworzyć ten mur do końca. Tutaj będę musiał dalej to poprowadzić. Oczywiście będzie mi to przeszkadzał kolego. Najgorzej jednak będzie z czymś innym. Muszę wymyśleć, jak się dostanę z powrotem do mojego domu. Bo fajnie, tutaj będzie dookoła wszędzie mur. Jak widzicie, tutaj fajnie można ta screena zrobić tego mojego muru. Tam zrobię sobie jakąś gigantyczną wieżę, która będzie chronić nas przed wszystkim. Wyrównany teren, wyrównany. Najlepiej właśnie betonem to robić, bo o właśnie. Na ziemię to nie działa. Nie działa to na ziemi, nie działa to na piasek, nie działa to na drewno. Tak, nie działa to na drewno. Tylko działa to na te surowce, które sami wytworzymy. Nie wiem, czy to na kamień. Na kamień chyba też to nie działa tak do końca. Czasami kamień mi się buguje, no ale... To jest dopiero wersja alfa i... Wiecie co, ja bym tutaj sobie postawił, tak dla bezpieczeństwa, dodatkowy klocek, który umożliwi mi tutaj wejście. Ja bym tutaj sobie jeszcze wyrównał ten teren, no oczywiście maksymalnie możemy budować na wysokości 3 kratek, więc sobie tutaj wyrównam to. I jako, że nam zostało jeszcze tyle czasu, to pobudujemy, bo wiem, że lubicie odcinki budowlane bardzo. W następnym odcinku dokończymy naszą ekspedycję, którą mieliśmy za TV'im, bo znaleźliśmy coś bardzo ciekawego. Stworzyliśmy raczej coś ciekawego, zupełnie przez przypadek, w ramach zemsty, ale o tym się oczywiście dowiecie w następnym filmie. Jakby rozwiązać wejście? To jest ciekawe. Jakby to rozwiązać, żeby mógł sobie normalnie wchodzić do bazy, a żeby zombiaki nie mogły? Trzeba stworzyć coś, co zrobi inteligentny człowiek, a durny zombie tego nie zrobi. Więc stworzymy sobie schodki z... betonu i te schodki z betonu w jakiś sposób muszą tutaj działać. Okej, bardziej w tą stronę, czyli jeden schodek z betonu jest tutaj zbędnie zrobiony. Nie wiem właśnie. Jest to dość trudne do wykonania. O, jestem w ziemi. No na razie zostawię tutaj ten jeden klocek. Może tutaj postawimy coś nad nim. Tutaj zaraz postawimy kolejny. Jest okej. Później coś się z tym wymyśli. Może zrobię coś w stylu, nie wiem, włącznika wody, wyłącznika wody. O, zaraz umrzesz, jak mi przykro. Może aż dotąd poprowadzę chwilowo. Tam jest też jedna wersja muru, która jest mniej więcej tak dobra jak ta obecna tutaj. Tylko że tam zapomniałem o rowku. Zapomniałem, żeby ten rowek został zrobiony przed wylaniem wody. A ja tam wylałem wodę i patrzę. Oj, zapomniałem, że nie mogę nic budować ani niszczyć. Podczas tego, gdy tam pływa sobie woda. Tak, już mi woda w głowie. Oczywiście moje poranne nieogarnięcie się włączyło. I zaliczyliśmy wpadkę małą. Będę musiał to naprawić, ale to już naprawię w następnym odcinku, bo zauważcie, co zrobiłem. Tutaj normalnie płynie woda, a tutaj już nie będzie mogła płynąć. Dlatego chyba, żeby nie marnować benzyny, to po prostu tutaj w tym miejscu woda będzie płynęła przez daszek. Od daszku będzie woda płynąć. Myślę, że to nie będzie miało większego znaczenia. Nie wiem właśnie, czy jeżeli postawię wodę, zaraz to zresztą sprawdzimy. Weźmiemy sobie tutaj, kratka jedna niech będzie dokładnie w tym miejscu. Oj, chyba trochę przesadziłem, no trudno. Niech spływa stąd. I sprawdzimy, czy ona całkowicie spłynie, bo ją tam dałem w obawie o to, że woda może mi spłynąć tak jak lawa w Minecrafcie spływa, jeżeli postawimy ją
na poziomie, no ale chyba to działa nawet spoko, więc nawet nie musicie marnować tylu materiału, wystarczy właśnie zrobić w ten sposób, ale pozwólcie, że ja te materiały sobie zmarnuję, będę to budował właśnie w ten sposób, to pozbieramy sobie nasze zasieki, które są już niepotrzebne, więc teoretycznie nawet mur w środku już nie będzie mi potrzebny, no ale zawsze mur w środku dodatkową ochroną będzie, nawet jeżeli pojawią się nowe zombiaki w kolejnych patchach. Chociaż to miejsce będziemy musieli opuścić ze względu na to, że mapa nie będzie zablejtowana. Będę musiał stworzyć wszystko od nowa. No ale czego się dla was nie zrobi. Będę musiał od nowa budować całkowicie mój budynek, ale go zupełnie inaczej rozplanuję. Więc czekamy na Alfę 6. Chyba, że Alfa 6 już wyszła, kiedy ja ten film nakręciłem, ale pewnie wam wspomniałem o tym, że ja zawsze kręcę filmy tak, żeby zawsze był jakiś film gotowy na następny dzień. Żeby nie było żadnej przerwy, żebyście nie musieli narzekać, że o, Disu, nie wrzucili dzisiaj filmu. Możemy sobie tutaj zejść i nie możemy sobie zejść, bo tutaj jest ściana, o. Jesteśmy praktycznie już gotowi, nie mam amunicji, wypadałoby jakąś amunicję wyjąć, albo po prostu pisać, który będzie tą amunicję posiadał. Żeby dać dawkę zniszczulającą panu pająkowi. Który już nic nie może zrobić przy moim super budynku. Hua, hua, hua. Okstra tutaj tylko wystarczy raz, dwa i trzy. I teraz tylko trzeba się zastanowić, co zrobić z tym. Czy tutaj będę sobie dobudowywał po prostu czasami kładkę, czy nie? To jest jeszcze do przemyślenia. Myślę, że do następnego odcinka coś wymyślę na ten temat. Może tu po prostu postawię zasieki, no ale no wiadomo. Baza będzie tak dobra, jak i najsłabszy element, a najsłabszym elementem będą zasieki, które można łatwo, bardzo łatwo rozwalić. Tutaj od razu zniszczymy te zasieki, bo one już nie będą do niczego potrzebne. Oczywiście już jestem głodny, więc trzeba zjeść trochę sobie ziemniaków, które nie są jakoś super pożywne, ale jest ich dużo, więc nie narzekajmy na ziemniaki, póki jeszcze są. I teraz rozplanujmy to dalej. Dobra, tutaj będzie szła woda, tutaj będzie jeszcze kolejny rowek. I tutaj będzie tańczący naostrzony patyk. Spoko. Myślę, że za niedługo zacznę robić gulasze z ziemniaków. Jak tylko dorwę miseczki. Mam nadzieję, że miseczki są odnawialne i będzie można je robić z powrotem. Używać z powrotem do robienia gulaszu. Bo niestety, jak widzicie, jak wypijemy wodę, to słoiki nam nie zostają. Logika, pewnie on je wypija. I jak typowy rusek wypija i siup w dół. No dobra. Już mam chrypkę. Więc postaram się to zrobić jeszcze zanim stracę głos. I jeszcze kilka kratek. Oczywiście nie mam już benzyn. Muszę sobie zrobić nową benzyn. Pewnie teraz wielu ludzi odkryło Amerykę, że z barrelsów robi się benzynę. I na odwrót, takie zapętlone to jest dość. No i spoko, teraz mamy coś bardzo przyjemnego. Myślałem jeszcze na tym, żeby z zewnątrz od środka zrobić właśnie poza tymi kratkami do strzelania właśnie kratki dla pochodni. No ale z tej strony robienie kratek raczej mi nie wyjdzie. Z oczywistych przyczyn, że tam jest ten duży rów, jeżeli ktoś jeszcze nie skapnął. Dobra, mamy po trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I lecimy. Raz, dwa, trzy. Lepiej to będzie robić tak co kilka kratek, żebym później miał wodę pod ręką za każdym razem. I oczywiście do nawodnienia też to będziemy mogli jakoś wykorzystać. Mam nadzieję, że wykorzystacie te metody, które dzisiaj wam pokazałem w filmie, żeby zrobić waszą ostateczną fortecę. Jeżeli wam się spodobało, to oczywiście możecie stawić lajka, bo to jest świetna motywacja, a jestem pewnie takim samym żebrakiem w tym momencie jak inni youtuberzy. Frajerstwo się szerzy. O, aż był rym. I proszę bardzo, piękna ściana jest gotowa. Żaden zombie już przez nią nie przejdzie. Oczywiście mam mały problem z tym wejściem ciągle. Nic nie wymyśliłem w trakcie robienia tej wody. No ale wygląda to już o wiele lepiej. Praktycznie taki ogranicznik pomiędzy światem zewnętrznym a moim wewnętrznym światem w postaci mojego pięknego domku letniskowego, który tutaj po prostu kiedyś stał, była tutaj ziemia dookoła, nie było nic. I jak to pięknie się wszystko zmieniło, ha! Nie do pomyślenia. Tutaj też bym sobie postawił dodatkową kratkę, żebym mógł w razie czego tutaj skoczyć.
O, tam jest chyba glina, o ile mi się dobrze wydaje, ale nie będę tam latał, żeby to specjalnie wydobyć. No i wszystko jest okej. Z tej strony już zombiaki nam nigdy nie przyjdą. Myślę, że warto byłoby rozwalić już te pseudo nieskończone źródełko, które mi kiedyś nie wyszło. Ej, to było świetne. Jeżeli to działa tak jak działa, to trzeba będzie to ogarnąć. A po zniszczeniu tego raczej to wszystko powinno samo spaść w dół. I tak jak podejrzewałem, wszystko spadło w dół. Teraz sobie wybudujemy drewienkiem, o ile drewienko znajdę jakiekolwiek. Nie znajdę drewienka, będę musiał sobie zaraz... O, jest drewienko. Ale jest go za mało. Więc, żeby tu było napełnione wodą. Oczywiście wody żadnej nie mam przy sobie. Potrzebna by nam była sosna jakaś. Zbierzemy sobie drzewko. Tutaj jak widzicie jeszcze jest do dokończenia. Tutaj to testowałem, zanim chciałem wam pokazać jak to zrobić, bo oczywiście nie będę wam w ciemno mówił co macie robić. Tylko po to, żeby zapchać czas w odcinku. No i proszę, wszystko jest ładnie, mamy drewienko, zaraz zaczniemy robić nieskończone źródełko. Bo już jest 18 i zaraz zombiaki zaczną pływać tutaj sobie po moim murze. Chociaż tutaj już bym teoretycznie mógł dokończyć to jakoś, żeby zombiaki tutaj nie przychodziły. Oj, chyba coś spadło. Aha! No, jak spadasz, to spadaj ze wszystkimi naraz. Franco jedno, o. Tu sobie przejdziemy, zrobimy sobie drewienko z świeżo wykopanej, rozwalonego drzewa. Ała, nie, nic mi nie zabadało na szczęście. Raz, dwa, trzy, cztery, to improwizujemy w tym momencie. Raz, dwa. I teraz jakby tutaj tą wodę, ała, rozlać, to najlepiej by było, gdybym właśnie użył... O, jak tutaj będzie mur, to będzie nieskończone źródło wody. Do, to będzie dobre, to będzie dobre. Więc teraz sobie wezmę stąd trochę wody. Wrzucę tutaj, wezmę sobie stąd i również wrzucę tutaj. I teoretycznie również mógłbym to zrobić tak, że woda będzie płynąć również tutaj. I spójrzcie. Chciałem, żeby tutaj też była woda, żeby to tak fajnie spływało. Oczywiście jeszcze nie ma żadnej animacji wody, która by na to pozwoliła. No i jest już ładnie. Tutaj zaraz się wszystko napełni. No i słyszę już chyba, ktoś tam sobie lata. Oczywiście teraz nie będę miał jak... Będę musiał wszystkie zombiaki zabijać ręcznie, więc po każdej fali zombiak... O, on chyba chce zjeść mojego ziemniaka, nie dam mu, spadła. Tutaj będzie kolejna część muru. Więc będzie trzeba mu zaraz przygotować. Oczywiście w następnym odcinku wszystko będzie gotowe i mam nadzieję, że wam się spodobało. Niestety nasz czas dobiega końca. A ten plik mało nie waży, więc żegnam was, grał dla was jak zwykle Dizzysowski, mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Pow, do zobaczenia. Pamiętajcie, żeby podać znajomym i żeby oczekiwać na kolejne odcinki. A ja właśnie niszczę swoją własną... swój własny mur. Ciao.